Czesław Niemen był tatą dość specyficznym. Był skupiony na pracy, na swoich planach i na realizowaniu tychże planów. Był bardziej nieobecny niż obecny. Mm-hmm. Tak to chyba też bywało czasem w tamtych czasach właśnie. Nie możesz powiedzieć, że to był bardziej przyjaciel niż tata. Tata, rocznik 39, hołdował raczej takiej zasadzie trzymania szacunku i dystansu w relacji rodzic-dziecko. No ja z moimi dziećmi próbowałam od zawsze i nadal to próbuję. W czasie przeszłym mówię, bo mam 20-letniego i 18-letniego syna, ale też teraz 6,5-letnią córeczkę. Staram się pożenić i no takie tą mamowość, tą rodzicowość z przyjacielstwem. Rzeczywiście to jest, rzeczywiście w tamtych czasach ludzie kompletnie byli przygotowywani do rodzicielstwa, mieli inne standardy, jeśli o to chodzi. Jesteś nie tylko kobietą, mamą, ale też artystką. Czy jak ci się wydaje, czy łączą cię z tatą jakieś cechy? Mam dużo cech po moim tacie. Począwszy od astrologicznej konfiguracji, jestem wodnikiem, tak jak on. Jestem myślicielem, tak jak on. Mam wrażliwość, natomiast wiadomo, nieco inną niż męska. Jestem wysoko wrażliwa. Myślę, że mój ojciec wysoko wrażliwy nie był. Mam też w sobie sporo takiego imperatywu, żeby iść pod prąd. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że na pewno jestem dużo odważniejsza niż mój tata. Mhm. A nie boję się powiedzieć prawdy tam, gdzie uważam, że ta prawda powinna być powiedziana. Mój tata nie do końca takiej zasadzie hołdował. No, w zasadzie też zajmuję się tym, co mój tata, a nawet większą ilością rzeczy, ponieważ też urodziłam dzieci. Ale no, działam w obszarze i muzyki, i sztuk plastycznych, i słowa. Piszę wiersze, piszę teksty do moich piosenek, komponuję, gram na altówce, śpiewam, tańczę, stepuję, żartuję oczywiście. Także no ja mam z tego taty naprawdę dużo, to wychodzi. A masz po nim czarny humor? Tak, tak. Cechą wodników jest takie no swoiste ukochanie i czarnego humoru, i humoru rubasznego, i tendencje do, to jest nieco fajna cecha, są to tendencje do podkpiwania sobie. I ja te tendencje w sobie wyrugowałam, bo mój tata troszeczkę przeginał z takim właśnie gdzieś tam podśmiewaniem się, idąc troszeczkę za dozwolone granice. Ja pamiętam taki cytat, ty właśnie nawet w wywiadzie, którego udzielałaś, mówiłaś: nie wiem, czy powinnam to powiedzieć. Tata mi powiedział: masz gębę jak funt śrubów. Tak, 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 tak. Bo to był taki tekst, który tata kiedyś do mojej mamy powiedział, która przecież była zawsze mistrz świata. Więc potem, gdy mi to powiedział, a miałam 16 lat, skonstatował: no ale co ja takiego powiedziałem? Dla ludzi, dla publiczności Czesław Niemen to jest artysta pomnik, osoba pomnik. Ale czy twój tata miał jakieś ciemne strony? Oczywiście. Jakie? Nie mogę powiedzieć, jakie miał ciemne. Takie rzeczy to na kozetce u psychologa mogą mówić. Zwykle jest tak, że jeśli mamy do czynienia z postacią wielce utalentowaną w jakimkolwiek obszarze, czy to obszarze sztuki, czy nauki, czy innych, i taka osoba zdobywa Mount Everest w swoich dziedzinach, to zwykle potrzebuje troszeczkę więcej umiejętności w komunikacji, w rozwoju emocjonalnej dojrzałości. I mój tata też tego potrzebował.
A musiałaś mu coś przebaczyć? Tak, oczywiście. Musiałam tacie przebaczyć. Myślę, że każde dziecko powinno, jest dobrze, kiedy przebacza rodzicowi. Wtedy, gdy mogliście jeszcze porozmawiać, czy już nie? Nie. Rodzicom należy pokłonić się i podziękować za wszystko, co umieli zrobić. Bo jakby umieli więcej, to by to zrobili. Mhm. I przychodzi taki moment dojrzałości, kiedy każdy powinien to zrobić. Ja rozmawiałam z tatą Bylrą w śpiączce, powiedziałam mu, że wybaczam. Natomiast nawet śmierć nie zdążyła tego zrobić przed śmiercią. Tak już dzielę się doświadczeniem i myślę, że większość ludzi to wie. Trochę jak psycholog teraz gadam. Bardzo ważne jest, żeby rzeczywiście tym rodzicom podziękować za wszystko i wziąć to, co los nam dał. Wtedy po prostu żyje się łatwiej i można też spokojnie realizować spuściznę intelektualną, duchową, emocjonalną rodzica. Czy masz w swoim domu jakieś pamiątki po tacie? Jakąś rzecz, która jest dla ciebie wyjątkowa? Tak, oczywiście mam pamiątki po tacie, ale to jest tylko dla mnie. 20 lat od śmierci. W jakim jesteś dzisiaj momencie? Czy często myślisz o tacie? Czy on po prostu wraca wtedy, kiedy my, jako dziennikarze na przykład, cię o to pytamy? Mhm. Ja powiem szczerze, że nie myślę często o tacie. Czasami myślę o tacie. Raczej to ma miejsce w momentach, kiedy przerabiam coś w sobie, kiedy analizuję, w jaki sposób mogłabym stać się lepszym człowiekiem i jaki związek ma figura ojca z tą moją potrzebą. Natomiast po prostu już dawno temu przyjęłam to, no umarł ojciec, no po prostu. No ale też są takie momenty, kiedy jestem w domu rodzinnym i mam mniej do roboty, cisza w ogrodach, bo to tam na Żoliborzu te ptaki, te ogrody, szczególnie teraz wiosną świergoczą i taka miła cisza. No i patrzę na to obejście i sobie tak gdzieś tam czasem zwizualizuję, jak kiedyś ojciec szedł przez trawnik, jak kiedyś siedział na ławce i tak dalej, i tak dalej. No ale to już dużo, dużo czasu minęło, więc nie zasiedla tata moich myśli bardzo często. A co najpiękniejszego pozostawił po sobie w tobie? To, co najpiękniejsze tata zostawił po sobie, to właśnie tę wrażliwość, świat sztuki, w który weszłam jak w masło. Nadmiar natchnień, który mnie nierzadko, powoduje we mnie eksplozję. Nazywamy to talentami, no ale tak, ja po prostu nie umiem się inaczej wyrazić lepiej niż w sztuce. Oczywiście ja jestem gadatliwa, no właśnie, to też jest różnica, mój ojciec nie był gadatliwy, jestem gadatliwa. I umiem komunikować słowami, co mam na wątrobie. Natomiast rzeczywiście jestem mu ogromnie wdzięczna i za cały wór talentów oraz za to, że nauczył mnie, jak interesować się światem sztuki. Dzięki niemu mam taki, a nie inny gust muzyczny. Jestem naszprycowana muzyką z prawie wszystkich obszarów, bo bardzo chętnie słuchałam tych nagrań, które mi podsuwał. Także w zasadzie w sztuce, z wyjątkiem świata plastyki, bo do świata plastyki zaprosiła mnie moja mama, to wszystko mam po nim. I za to jestem ogromnie wdzięczna.